Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W ostatnim naszym spotkaniu poruszyliśmy temat walki duchowej. Walka duchowa ma nas prowadzić do rozwoju duchowego. Wiemy, że na walkę duchową będą składały się jakieś wygrane, ale również doświadczymy porażek. Jak radzić sobie zatem w chwilach, w których doświadczymy porażki? O tym dzisiejszy odcinek, który będzie dotyczył cierpliwości. Temat, który dzisiaj poruszymy, dotyczy cierpliwości. Cierpliwość obok wytrwałości jest cnotą, która pozwala nam wzrastać w duchowej doskonałości. Wytrwałość w sposób czynny umożliwia nam wzrost w naszym życiu duchowym, bo związana jest ona z jakimś konkretnym działaniem. Natomiast cierpliwość, można powiedzieć, jest biernym sposobem na to, aby duchowo się rozwijać, czyli doskonalić. Cierpliwość to nic innego jak umiejętność spokojnego, czasami nawet też długiego znoszenia jakichś przykrych spraw czy rzeczy, które nam się w życiu przytrafiają. Tak byśmy najprościej zdefiniowali termin cierpliwości. Dlatego zobaczmy, że obok właśnie wytrwałości konieczną do naszego wzrostu staje się cierpliwość, bo przecież niemożliwe jest życie bez problemów, trudności, bez cierpienia. Dlatego w takich sytuacjach cierpliwość będzie odgrywała w naszym życiu duchowym wręcz kluczową rolę. Pojęcie cierpliwości w naszym duchowym życiu musimy ująć w takim potrójnym odniesieniu. Pierwsze odniesienie to cierpliwość względem drugiego człowieka. Drugie to cierpliwość względem siebie samego. Trzecie, co ciekawe, to cierpliwość względem Pana Boga. Jeżeli chodzi o pierwsze odniesienie, czyli o cierpliwość względem drugiego człowieka, to trzeba powiedzieć, że wymaga ona od nas długiej czasowo praktyki. Natomiast dzisiejszy świat nie sprzyja nam w byciu cierpliwymi. Być może często też doświadczymy takiego stanu, w którym cierpliwość jest dla nas nawet czymś nie do zniesienia. To jest dla nas sygnał, który informuje nas o pilnej potrzebie praktyki cierpliwości. Kluczowym aspektem wzrostu duchowego jest cierpliwość względem siebie samego. Zobaczmy, że jeżeli zabraknie nam cierpliwości chociażby względem pokus, które na nas będą przychodzić oraz względem upadków spowodowanych w naszym życiu grzechami, to wówczas właśnie z powodu braku cierpliwości szybko ogarnie nas zniechęcenie. I zniechęcenie doprowadzi nas do tego, że porzucimy obraną drogę duchową. Przy okazji cierpliwości względem siebie należy również zwrócić uwagę na problem narzekania. Jest to nasza wada narodowa. Jeżeli w moim życiu zbyt często pojawia się narzekanie na rzeczywistość, która jest wokół mnie i we mnie, to trudno będzie nam w sobie wykształcić umiejętność cierpliwego znoszenia zastanej rzeczywistości. Trzeci aspekt cierpliwości to odniesienie jej do Pana Boga. Zobaczmy, że Bóg w swojej opatrzności w naszym życiu będzie działał, powiemy, powoli. Warto w tym kontekście zobaczyć scenę z Jeziora Galilejskiego. Kiedy rozpętała się burza, wówczas uczniowie zawołali do Pana Jezusa: Panie, czy Ci to obojętne, że giniemy? Wówczas Jezus napomniał tych uczniów słowami: czemu bojaźliwi jesteście małej
wiary. Zatem zwróćmy uwagę, że to powolne jakby działanie Pana Boga w naszym życiu, jeżeli jest przyjmowane przez nas z cierpliwością, to również proporcjonalnie powoduje cierpliwość w nas wzrost również naszej wiary. Dlatego powiemy, że Bóg w swoim działaniu względem nas jest cierpliwy po to, aby również obok naszej cierpliwości wzrastała wiara. Moi drodzy, podsumowując dzisiejszy odcinek, zobaczmy, że cierpliwość jest jednym z podstawowych elementów rozwoju życia duchowego. Zatem niech ten czas, który jest przed nami, zaowocuje tym, że będziemy starali się być ludźmi bardziej cierpliwymi względem drugiego człowieka, względem samych siebie, ale również cierpliwymi w stosunku do Pana Boga, który nie szczędzi nam swojej łaski i który powoli będzie nas prowadził drogą do świętości. Takiego doświadczenia cierpliwości wszystkim Wam życzę. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Jeżeli materiał Wam się podobał, to tradycyjnie zostawcie pod filmem łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z Duchowym Przewodnikiem i z tym, co robimy na kanale Katolickiej Telewizji Serbinów, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Jeżeli chcecie, aby przychodziły Wam wiadomości o kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika, to kliknijcie również w dzwoneczek. Jeszcze raz dziękuję za wszelkie dobro z Waszej strony. Niech Pan Bóg Wam błogosławi.